Sponsorem odcinka jest Hymeco System. Łukasz się na blockchainu po oczach. Dzisiaj mamy nadzieję historyczny dzień dla całych Gliwic, ale myślę, że i dla całej Polski, bo Piast podejmuje w rewanżu batę Borysów. Potrzebny minimum, bezbramkowy remis, no ale my mamy nadzieję, że będzie trochę lepiej i Piast pokusi się o zwycięstwo. Goście zacni, jest prezes były Piasta Gliwice Zdzisław Kręcina, jest Michał Listkiewicz, no więc wynik musi być dobry. A z nami Michał Listkiewicz, bardzo zacna postać polskiego futbolu, wybitny sędzia i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Panie Michale, jak pan widzi dzisiejsze spotkanie? No, bardzo emocjonujący mecz, bo widziałem również pierwsze spotkanie. Piast zagrał bardzo dobrze, przeciwnik też w drugiej połowie, więc to są dwie bardzo dobre drużyny. Oczekuję bardzo dobrego futbolu, efektownego. No i jednak awansu Piasta. Myślę, że Piast wygra różnicą jednej bramki, ale po bardzo trudny mecz. Bardzo potrzebne jest to naszemu futbolowi, prawda? Bo mało tych awansów mamy polskich drużyn, szczególnie z drużynami teoretycznie silniejszymi. No tak, w ogóle pucharowa polska piłka to jest ostatnio niestety obraz nędzy i rozpaczy. Odpadaliśmy bardzo szybko, tak naprawdę zanim ci wielcy zaczęli grać w ogóle. Mam nadzieję, że w tym roku będzie przełom. Pierwsze wyniki są optymistyczne i Piasta, i Krakowi. Legia słabo, ale pewnie też odrobi, bo ma bardzo słabego rywala. Także mam nadzieję na dwie polskie drużyny w fazie grupowej, przynajmniej Ligi Europy. To też już będzie coś. A pana wizyta w Gliwicach? Z jakiej okazji? Proszę opowiedzieć trochę naszym internautom. No, zostałem zaproszony przez mojego przyjaciela, współpracownika Zdzisława Kręcinę, który tu kilka lat pracował, jest z tym klubem związany. Akurat byłem w pobliżu, miałem trochę wolnego czasu i przyjechałem. Piękny stadion, bardzo szanuję i lubię trenera Waldemara Fornalika i to jest radość być w takim fajnym otoczeniu. Bardzo dziękuję, panie Michale, dziękujemy. A z nami Zdzisław Kręcina, były prezes Piasta Gliwice. Ja pamiętam, panie prezesie, jak pan powiedział, że chciałby pan wprowadzić Piasta do Ligi Mistrzów i takie to było jedno z pana marzeń, no to teraz trener Waldemar Fornalik może nie jest jakoś super blisko, ale może zrealizować to marzenie. No, zawsze mówiłem, że jeśli chodzi o piłkę europejską, to jedynie gra w Lidze Mistrzów daje satysfakcję i nie ukrywam pieniądze. I no jakoś tak myślę mentalnie trochę próbowałem tu zmieniać środowisko w tym kierunku. Wtedy się nie udało, było wicemistrzostwo, był blisko mistrz Polski, a teraz jest szansa grać w fazie grupowej i myślę, że to jest dzisiaj pierwszy taki początek tego procesu. Jakie atuty może Piast przede wszystkim pana zdaniem postawić w meczu z Batę? Przede wszystkim chcę uczulić na to, że Batę to jest bardzo trudny przeciwnik na wyjeździe. Bardzo groźne kontry wyprowadzają i nie byłbym hura optymistą przed tym meczem. Natomiast myślę, że jeśli Piast zagra 85-90% tego, co prezentował na wiosnę, to możemy być spokojni o wynik meczu. Bardzo dziękuję. Zdzisław Kręcina, człowiek legenda. Marcin Baszczyński, legenda Wisły Kraków i polskiej Ekstraklasy. Witam serdecznie. Zapytam może tak, bardzo potrzebuje polska piłka awansów polskich drużyn, bo za szybko, spieszmy się kochać polskie drużyny, bo tak szybko odpadają. Z Wisłą było trochę inaczej, ale zostawmy Wisłę, jesteśmy przy Piaście. Co Piast musi dzisiaj zrobić tak po piłkarsku, żeby awansować dalej? Najlepiej, żeby nic się nie zmieniło w jego grze, w to, co było dobre w spotkaniach u siebie, przed własną publicznością, bo Piast był tu bardzo mocny, bardzo fajny, bardzo efektowny, skuteczny przede wszystkim. I tu też upatruję szansę. Piast musi szukać właśnie swojej gry, zdobycia gola i ta forma od początku sezonu, można powiedzieć, przypomina tą formę mistrzowską, także nadzieje są duże. Joel Valencia, rozmawiałem z trenerem Waldemarem Fornalikiem, że od niego może wiele zależeć tak naprawdę, od jego dyspozycji. Trener Fornalik odpowiedział dyplomatycznie, że zależy to od każdego piłkarza, ale patrząc na niego, to on by do tej waszej Wisły chyba najbardziej pasował z obecnego składu Piasta, mówiąc trochę zabawnie, a trochę nie.
No pewnie kilku chłopaków na pewno by miał swoją szansę i by powalczyło z tego składu Piasta. Ja myślę tak, oczywiście Valencia, indywidualne umiejętności, ta zimna krew w tych najważniejszych momentach i w tej sytuacji, gdzie trzeba wykończyć, gdzie trzeba dobrze zagrać, każdy musi coś więcej dołożyć od siebie. To jest Europa, to jest bardzo wymagający przeciwnik i tu potrzeba właśnie takich dodatkowych emocji i dodatkowych umiejętności, które takie spotkania potrafią w zawodniku wyzwolić. No właśnie, bo rzesza kibiców też to pan przeżywał na meczach Wisły, to potrafi uskrzydlić, prawda? Dzisiaj chyba powinien być komplet w Gliwicach. No, z tego co wiemy, to jest komplet na pewno. Oczywiście to pomaga i to pomagało tej drużynie. To jest też fajna ekipa w szatni. Oni się doskonale rozumieją i wspólnie tworzą właśnie tą całość i tą dobrą grę. Przenoszą współpracę i tą atmosferę przenoszą na boisko i świetnie bawią się ze swoimi kibicami, także warto to wykorzystać. Krótko mówiąc, życzymy, żeby oni mieli tu swoje szalkę, tak jak wy kiedyś i Parmę. No oczywiście, każdy kolejny mecz, oczywiście to jest dopiero początek, ale trudny początek i to by był już taki fajny sukces dla tej drużyny. Marcin Baszczyński dla Cienią po oczach, dziękujemy. A z nami trener Jacek Zieliński, wybitny obrońca, a także były reprezentant Polski. Witam serdecznie, panie trenerze. Skoro jesteśmy przy defensywie, to wydaje się, że właśnie kluczem może być skuteczna defensywa dzisiaj w meczu z Batę, żebyśmy może nie utrzymali, ale jednak byli skuteczni w defensywie. Wie pan co, różne można mieć podejście do tego tematu. Ja uważam, że ofensywa będzie równie istotna jak defensywa, no, bo jeżeli Piast zagra na miarę swoich możliwości, jeżeli będzie długo utrzymywał piłkę na połowie przeciwnika, a potrafi to robić skutecznie i przy tym potrafi stwarzać sytuację pod bramką przeciwnika, to też obrońcy będą mieli dużo czasu na wypoczynek, będą mieli szansę skutecznie zagrać w obronie. No właśnie, polski futbol bardzo potrzebuje tych awansów, prawda? A jest ich tak mało tak naprawdę. Zdecydowanie tak, bo cały czas, jeszcze kilka lat temu byliśmy na 19 miejscu w rankingu klubowym UEFA. Niewiele brakowało do tego, żeby dojść do miejsca 15, które już z tego powodu pewne korzyści by były. Na przykład dwie drużyny w Lidze Mistrzów. Jedna w ścieżce mistrzowskiej, druga w ścieżce ligowej. A się okazuje, że rokrocznie spadamy w rankingach coraz niżej. Jesteśmy na 25 miejscu. I za chwilę nam odejdą te punkty z sezonu 2014-15, 15-16, gdzie punktowaliśmy naprawdę dobrze. A jeżeli nie zrównoważymy tego wynikami w tym sezonie i w następnym, no to będziemy dalej w tym rankingu lecieć niestety w dół. Trzeba się wziąć do pracy. Dziękuję bardzo. Pan trener Jacek Zieliński. Jesteśmy na ławce rezerwowych, to właśnie w tym miejscu Waldemar Fornalik będzie musiał wymyśleć plan, jak pokonać Batę. To na pewno nie będzie łatwe, ale my gorąco wierzymy, że na tej ławce w mózgu Waldemara Fornalika urodzi się taki plan. Dwa gole zdobyte przez nas były wypracowane, zdecydowały stałe fragmenty gry. Gra nam się zupełnie dzisiaj jednak nie układała. Ten mecz był dla nas bardzo trudny. Piast jest przecież mistrzem Polski i to wiele mówi. Nie spodziewaliśmy się, że od razu trafimy na tak mocnego rywala. Tym bardziej cieszymy się z tego zwycięstwa. Szybko zdobyliśmy gola, ale później zupełnie nie rozumiem, co się stało, że się cofnęliśmy. Batę grało gówniany mecz, a to my straciliśmy nasze marzenia. Ciężko po czymś takim się w ogóle pozbierać. Oczywiście damy z siebie wszystko w następnych spotkaniach w ramach Ligi Europy, ale niestety dzisiaj Batę brutalnie odarło nas z marzeń. Ja dla mnie myślę, że nie, że to nie był kontakt.
Z nami kapitan Piasta, witam serdecznie. Co zadecydowało, bo naprawdę graliście bardzo dobrze, byliście lepszym zespołem przez 3/4 spotkania, no ale zadecydowały te detale. Co się stało? Ciężko naprawdę powiedzieć, bo ja nadal jestem troszeczkę zdezorientowany, zdegustowany, co tu się wydarzyło, bo wydawało się, że naprawdę ten mecz, przebieg meczu kontrolowaliśmy, strzeliśmy bramkę, mieliśmy nawet sytuację, żeby ten wynik podwyższyć i z poziomu boiska naprawdę wyglądało to, że kontrolujemy mecz i to jest kwestia czasu, aż my strzelimy drugą bramkę. No, nie ustrzegliśmy się błędów, to zadecydowało, gdzie może też no to nie były ani jedna, ani druga sytuacja, nie były to takie sytuacje ich stuprocentowe, a oni strzelili z tego bramki. Także no ciężko coś tam gorąco mądrzejszego powiedzieć. Co byś powiedział fanom Piasta? No, dopingowali was przez cały czas i w zasadzie cały stadion wierzył do końca. Ale przed wami na szczęście no, gra w Europie się nie kończy, bo lądujecie w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. No marzenia każdy z nas miał, żeby jednak powalczyć o te jak najdalsze fazy w Lidze Mistrzów. To jest marzenie było, mam myślę, każdego z nas, każdego chłopca małego. No, po części one się nie spełnią, jednak no, pozostaje jeszcze walka w tej Lidze Europy. I no, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa tutaj w tych dwóch meczach. Pokazaliśmy, że potrafimy grać dobrą, fajną piłkę. No, myślę, że tu naprawdę przypadek czy detale, szczegóły, naprawdę niewielka różnica była, a zadecydowało o tym, że to batę przeszło. Życzę powodzenia w Lidze Europy. Dziękuję. No cóż, przed nami herb Piasta Gliwice, niestety nie zagości on w Lidze Mistrzów. Mecz bardzo dziwny, bo Piast przez większość spotkania był lepszy, ale niestety futbol bywa często bardzo okrutny. Cioną po oczach, do zobaczenia. Sponsorem odcinka jest Chem Ecosystem.